Pani marszałek, zanim zacznę, jedno ważne oświadczenie. Dzięki Janinie Ochojskiej jest więcej dobra na świecie. I ktoś, kto jest jak krasnal przy gigancie, nie jest w stanie jej obrazić. Ale szanowni państwo, pani marszałek, wróćmy do tego projektu ustawy. To, co nam się udało, Koalicji Obywatelskiej, całej opozycji, przyzwoitym ludziom w Konfederacji, a nawet w PiS-ie, to zatrzymanie bezkarności, zatrzymanie złodziejstwa. Tymi dwoma artykułami chcieliście sobie zapewnić bezkarność. Nie za ten czas wojny, za przekręty pandemiczne, za wybory kopertowe, a nawet za Pegasusa. To się wam nie udało. Kolejna sprawa to sprawa obywateli Białorusi. Oni są dokładnie w takiej samej sytuacji jak obywatele Ukrainy. Kijów obok Wilna i Warszawy stał się głównym miejscem schronienia dla represjonowanych Białorusinów. Oni razem z Ukraińcami przyjechali do Polski. Ich status powinien być legalny. Oni powinni normalnie funkcjonować w naszym kraju. Będzie taka poprawka Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.